nazywam się Andrzej Łysakowski, pseudonim Kozak. Byłem zgrupowany w Chorobry 2 w okresie przez całe powstanie. W czasie powstania zostałem dwukrotnie ranny. Następnie byłem 8 miesięcy w obozie dla jeńców wojennych. Mieszkam w Kanadzie i nie mamy absolutnie żadnych kombatanckiej pomocy. Już niewielu z nas zostało, ale dla tych, którzy jeszcze zostali, ja bym prosił, żeby cokolwiek można było załatwić, chociaż u schyłku naszego życia. Przywrócono przywileje i świadczenia wszystkim żołnierzom koalicji antyhitlerowskiej, którzy osiedlili się w Kanadzie, tylko nie żołnierzom Armii Krajowej, traktując ją jako ruch oporu, a nie armię polskich sił zbrojnych. Wyraźnie powiedziano, że you join the Polish Home Army in Poland in 1944. This is not a formal military service as outlined above. To znaczy, że oni nie uznają Armii Krajowej jako military service. W jaki sposób władze kanadyjskie mogą nie uznawać nas jako żołnierzy, a za to myśmy byli uznawani przez Niemców, którzy byli naszymi wspólnymi wrogami. Sprawą zajął się jeszcze przed wyborami na posła federalnego prezes Kongresu Polonii w Kanadzie. Miałem spotkania w Ministerstwie Weteranów i próbuję im wytłumaczyć, że Armia Krajowa to jest część polskich sił zbrojnych z okresu II wojny światowej. To nie jest jakaś tam grupa ruchu oporu. Żołnierze AK korzystali ze wszystkich praw, jakie zapewniała konwencja genewska w sprawie traktowania jeńców wojennych. Takie same prawa posiadali żołnierze kanadyjscy, brytyjscy i amerykańscy. Umieszczano nas w obozach dla jeńców wojennych. Ja mam swój numer stalagowy i z Lambsdorffu i z Milbergu. Ja rozmawiałem z wieloma osobami, zresztą mam nawet korespondencję i niestety wszyscy powiedzieli, że to był ruch partyzancki, a nie armia. Ja zwracałem się do wielu osób, do posłów i polskiego pokolenia i innego i niestety nic nie mogłem załatwić. Także rozmawiałem z panem Krupskim, który był przewodniczącym Urzędu Kombatantów w Polsce. Będąc w Kanadzie, on powiedział, że będzie się starał jak tylko możliwe, żeby coś dla nas załatwić, ponieważ nam to się należy. Niestety pan Krupski został zabity w czasie smoleńskiej katastrofy razem z innymi osobami, tak jak nawet nasz prezydent Kaczyński. W każdym razie, niestety żadnej pomocy, żeśmy nie otrzymali z Polski, nie otrzymaliśmy pomocy ani od pana Cichanowskiego. Pan Krupski starał się o to, ale niestety został zabity, a pan Cichanowski, z którym też rozmawiałem,